Wspaniale. Przyszła wiosna, wiosna radosna, targi książki, spadają różne nowe tytuły. Za dużo nowych tytułów, żeby to wszystko przeczytać i jak wiecie, w piątek nie zrobiłyśmy dla Was teraz czytam. Bardzo źle. I pisaliście nam, że jest Wam smutno, więc postanowiłyśmy Wam to jakoś wynagrodzić. I oto jesteśmy tu we dwie, ale dla odmiany czytamy to samo. Jedną, tę samą książkę. Ale jak zobaczycie, jaka to jest książka, nie jest to Biblia. Nie jest to słownik języka polskiego. Jest to książka z Hiszpanii. Andrés Ibáñez, Lśni morze Edenu. Może oddajmy na moment głos wydawnictwu, które zapewnia, że to jest wielowątkowa, zręcznie napisana powieść, swoisty miks dzikich detektywów Bolaño, Władcy Much, Goldinga, Burzy Szekspira i serialu Zagubieni. I uwaga, to wszystko prawda! I jak to czytasz i dostajesz taką książkę, to myślisz sobie, okej, ten pisarz oszalał. Na punkcie serialu Lost. Tak. I w ogóle zaczynasz czytać tę książkę i masz takie wrażenie, że kurczę, to wszystko już znasz, bo masz... Jeżeli oglądaliście Zagubionych oczywiście. Tak, że masz takich bohaterów, których... podobnych bohaterów jak serialu, to znaczy jest człowiek, który nie mógł chodzić. I może. Jest lekarz. Jest latynoski grubasek. Jest Koreańczyk, który tutaj jest Japończykiem. Tak. Są ludzie, którzy mówią po angielsku i nie mówią po angielsku. I tak. Jest katastrofa samolotu, to jest tak, najważniejsze. Tak, to właściwie kluczowa informacja. Powiedzieć na początku. Jest samolot, który rozbija się na jakiejś wyspie. Nie wiadomo jakiej, nie wiadomo za bardzo gdzie, bo jakby warunki klimatyczne, roślinne, fauna i flora sugerują, że jesteśmy gdzieś indziej. Tak, no i oczywiście są ci rozbitkowie, którzy przeżyli katastrofę i nikt do nich nie może dotrzeć. Nie ma się jak skontaktować ze światem. Czyli jest jak w serialu. Tak, ale potem to wszystko się trochę zmienia. Te wątki serialowe, niektóre pozostają, a niektóre nie. I zostają wprowadzone inne. Jest też dużo wątków jakich? Literackich. Mamy na przykład bohatera. Pamiętacie w serialu tego właśnie człowieka, który nie mógł chodzić, Loka, a potem się okazało, że na wyspie wstał i o to chodził i był takim, no, jednym z kluczowych bohaterów. Tutaj też takim jest, ale to jest chyba jedna z moich ulubionych historii. Wcześniej był mechanikiem, ale nie byle jakim mechanikiem. Nie reparował tylko aut, ale w pewnym momencie do jego warsztatu trafia pewien znany pisarz. Autor buszującego zbożu. Tak. I nasz mechanik takim jednym celnym zdaniem pomaga mu wymyślić ciąg dalszy jego książki, czy zakończenie, już nie pamiętam. To jak snuć opowieść. Generalnie, żebyśmy nie spoilerowały za dużo, to od tej jednej wizyty dzieje się to, co zawsze, rusza lawina i zaczynają go odwiedzać kolejni różni znani pisarze. No i to jest właśnie rzecz o tej książce. Mamy całą fabułę na wyspie, ale dzięki retrospekcjom i takim historiom z życia wziętym poznajemy innych bohaterów. Dowiadujemy się na przykład o japońskiej sekcie. Tak, japońska sekta, Meksyk i to taki głębokie południe, Indianie, szamanizm. Także Hiszpania, Stany Zjednoczone, bohaterowie pochodzą z wielu kultur. Indie i medytacje i w ogóle wow. No i teraz jak to wszystko się wydarzyło i jak ten autor to wymyślił? Czy to było tak, że był niezadowolony z tego, jak scenarzyści Lost zakończyli Lost? Tak było. Tak było? On oglądał ten serial i na początku był zachwycony tą ideą, a potem stwierdził, że oni zupełnie... Zresztą jak większość widzów, nie wiem, czy byliście w tej grupie, która dotrwała. Tak. Ja byłam. Ja do końca nie, no bo też w pewnym momencie już te flashbacki, flashforwardy i to, tamto, siamto, poboczne, bo już mi się to zaczęło wszystko mieszać w pewnym momencie. A tutaj jakoś, przynajmniej ja zostałam z autorem do końca i... No i ta książka jest dziwna, nie będziemy mówić, że jest inaczej, ale jest naprawdę fajna i naprawdę dobrze się ją czyta, jest interesująca. I te właśnie wątki literackie, na przykład jeden z bohaterów na tej tropikalnej plaży siedzi cały czas w golfie, w okularach, jest chilijskim pisarzem. No i tutaj macie nawet jego malutki portret.
No i teraz najważniejsza i najlepsza informacja o tej książce, którą chyba już śmiało możemy obie polecić. Natalia zrecenzowała ją w najnowszym magazynie książki, więc możecie przeczytać taką porządną recenzję, chwalę cię, uwaga. Ale są lepsze wiadomości. Czwartek. Jeżeli jesteście w Warszawie i na przykład przyjeżdżacie na targi książki, to my tam będziemy, ale poza tym, że będziemy na targach, to w czwartek w kinie Atlantic będziemy rozmawiać z autorem tegoż niebanalnego dzieła. Tak, spotykamy się z panem Ibaniezem, a ja też przeprowadzę z nim wywiad. No i jeżeli macie w czwartkowe popołudnie, a nawet bardziej wieczór czas, to zapraszamy was do kina Atlantic. Trzeba się wcześniej zapisać, linki znajdziecie w opisie filmu. Poza tym, że krótka przerwa będzie zadawała długie pytania, to będą też znani aktorzy czytali fragment tej powieści, a na dodatek zaplanowano niespodziankę muzyczną. Więc mamy nadzieję, że takie przeprosiny was usatysfakcjonują. I co? Jeżeli jesteście ciekawi, jaka to książka, to oczywiście ją polecamy. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Obiecujemy, że z targów przygotujemy jakiegoś vloga. Obiecujemy, prawda? W piątek zrobimy nowe Teraz czytam, bo tych książek, jak już mówiłyśmy, do czytania jest sporo, a nowe krótkie przerwy już wkrótce. Pa!